Maciek, piąty odcinek, drugiej edycji Turbo Kozaka. Tak mi się pomyślałem, że będziesz dążył prawdopodobnie do tego, żeby pobić Krzyśka, prawda? 56 punktów, to nie był jakiś wielki wynik, ale oglądalność tego odcinka była wielka, bo przecież tam było ponad 50 tysięcy, z tego co ja pamiętam. Niezły wynik. Udało mi się, trzeba przyznać. Punktowy też nie jest wcale taki niski, jak się za chwilę okaże. Ty de facto masz lepszą sytuację, bo masz jedną konkurencję więcej, prawda? Tak? Ten kręcioł zawsze ci może te 10 punktów dać. Chociaż ale to jest konkurencja, wiesz, której tak naprawdę można się wyłożyć to... Może się stać wszystko. Dosłownie. Właśnie, który ty konkurencji się najbardziej obawiasz? Jeżeli którejkolwiek się obawiasz. Poprzeczek. Na rozgrzewce nie wyszły. Ale to wiesz, jak tutaj jest. Zwykle jest tak, że jak na treningach coś trafiasz, no to później się okazuje, że jak przychodzi tu do czego, to się jednak tego nie strzela. Także wiesz, może lepiej, żebyś tam w ogóle nie próbował. A tak sobie myślę w ogóle dzisiaj o formie Andromedy w tym sezonie. Nieźle to wygląda. Dużo fajnych zawodników, nowych. To chyba trzeba powiedzieć. Mieliśmy trochę też ustawienie, nie? Zacząłem grać w obronie z Lewym Janeczkiem, z Bartkiem Szuchtą. Z przodu się pojawiło parę fajnych ruchów właśnie dzięki Karolowi i Sebastianowi. Mhm. Nawet brak Krzyśka jest trochę zrekompensowany. Technika wzrosła. No tak. Ale Krzysiek to zawsze takie, wiesz, uderzenie tak naprawdę z niczego. Zawsze jakaś tam bramka, wiesz, wpadła, tak? Tak naprawdę to był chłopak, który zawsze w tym sezonie na te 10 bramek przynajmniej strzelał, także... Ciągnął grę. Jak wróci, być może na te najważniejsze mecze wróci, tak jak mówiłeś w jednym z wywiadów, tak? 8., 9. kolejka, coś w tym stylu. Powinien być pod koniec. No dobra, no jestem ciekawy, jak ci dzisiaj pójdzie. Ile ty punktów, na ile ty punktów siebie oceniasz? No 60. 60? A to chyba nie jest taki wynik, wiesz, spektakularny. Nie, Krzyśka. Nie, to Krzyśka. Czyli tak naprawdę to jest tylko twoim dzisiaj celem, co? No nie, tak najwięcej, jak zawsze. No dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Do powodzenia. A pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbine. I got legs on my tails and a head full of hair. Got a little pond and some shoes on my feet. Most of my teeth, few pairs of socks and socks. I'm feeling my belly, analysis for my telly, and nothing's gonna bring me down. Nie, absolutnie, już nie jesteśmy. Poważne rozgrywki, poważna liga, nie bawią się takie rzeczy. Na pewno nic nie widzi? No nic nie. Dobra, możesz sobie ustawić. Chodź. Tutaj. Nie, spokojnie. Możesz od razu leżeć. Nie zaciała i dlatego ten strzał niecelny, ale no, niestety. A co tak karnie ty strzelałeś? A teraz musi być, bo było, wiesz, za wysoko, za nisko i teraz w Mówisz masz.
jeszcze wróciła. Maciek, no jak sytuacja w tym momencie według ciebie wygląda? Fatalnie? Nie, no mi się wydaje, że tak jak gdzieś tak chyba kręcisz się koło tego wyniku Grzyśka tak niebezpiecznie, no. Teraz są trudne konkurencje. No właśnie, ale tak sprawdzaliśmy te konkurencje, które się przed chwilą były, to ty miałeś większą skuteczność niż, czy jednak Krzysiek tam, jak z tego co pamiętasz, to on jednak więcej tego strzelał. W tym momencie, podobnie, jakby na tym, no, podobnie, nie? Też mi się wydaje, że chyba jeden wolny. No to widać, że po prostu, wiesz, krew chyba ta sama, na pewno ta sama i dlatego tak to wygląda. Ale spokojnie, dwie konkurencje, żonglerka. Na ile ty liczysz? Ile Krzysiek zrobił? On zrobił 6, taki prawie 6. Rekord. Tak, nawet mówił chyba, że to jego rekord, no to chyba wiesz, musisz przynajmniej z 7 wylądować. No i później jeszcze jedna konkurencja, też 10 punktów można zarobić, także trzeba być czujnym i skoncentrowanym w tej konkurencji, no. To co, myślisz, że warto tę minutę w ogóle liczyć? Będziesz tyle żonglował? No dobra, sprawdzimy to. Maciek, to był jeden z rekordów chyba. Tak wydaje mi się, że jeszcze Paweł Stańczyk miał kilkadziesiąt. I Rafał Barzyc też chyba nieźle w tym wyglądał. Kamil Tlaga, ale wydaje mi się, że... Około 20 mieli. No tak, ty miałeś chyba 14 z tego co naliczyłem. Niezły wynik. Proporcjonalny. Tak jest. Coś mi się wydaje, że chyba właśnie jednak Krzysiek już jest za tobą. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, co z tego będzie. Tak jest. Ostatnia konkurencja. Boisz się jej? Czy to w ogóle jakby... Bardziej jestem ciekaw, tak powiedzieć. Nigdy tak nie robiłem. No dobra, to co? Liczymy do 12 i kręcisz się. No, pierwszy chyba strzelony w ten sposób rzut karny, z tego co pamiętam, także Maciek, dobry wynik. Dawaj, bo to jeszcze trzeba coś powiedzieć. Przestańcie stać na ścianie. Nie, no my stoimy normalnie, dawaj. W porządku? Maciek. Mi się wydaje, że tam koło 70 punktów chyba będzie, no to te kilkanaście na pewno więcej niż Krzysiek. Jak ci się w ogóle podobało? Fajna zabawa, tylko szkoda, że taki pech, dwie poprzeczki przy połówkach. Tak naprawdę to by było 30 punktów więcej, prawda? To jednak jakby nie patrzeć, ja tak a propos Mateusza Lewandowskiego to mówię, bo przypomnijmy sobie, że miał 28, tak naprawdę dwa strzały z poprzeczki i ty masz więcej punktów niż on, szkoda. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że nie było źle, zwłaszcza duża technika przy tej żonglerce, prawda? 14 tam mogło być więcej, gdyby ta piłka gdzieś nie odskoczyła, co? No pechowo się tam użyło, mówią kolano sobie pomóc lewej nogi. No tak, nie wiem czy byśmy to uznali, ale to już jakby inna sprawa. Kogo byś jeszcze ze swojej drużyny do Turbo Kozaka polecił? Karol Sochocki to jest na przykład taka osoba, która mogłaby tutaj dobry wynik osiągnąć? Karol, Adam Janeczek albo też Sebastian. Jest, tak naprawdę? Jest fajny. A kapitan Wojtek Kuciak? No kiedy wyle, czy kontuzję. Czemu nie? Czemu nie? No dobra, to dziękuję ci za udział i co? Widzimy się na lidze. Pewnie. Dzięki. Dzięki.